chorobę i śmierć przyjmuję z poddaniem woli Bożej i ofiaruję w intencje kapłanów naszej archidiecezji, aby byli święci. Gdy dzisiaj czytamy to i biorę do ręki Ewangelię świętego Jana, rozdział 15, i czytam, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, to uważam, że to jest pasterz, który oddał swoje życie za przyjaciół, za kapłanów. I to jest właśnie taka wyróżniająca cecha tego pasterza, prawdziwego pasterza Kościoła, który swoje życie ofiarował za kapłanów, aby byli święci. Po raz pierwszy biskupa Edwarda Kisiela, ówczesnego administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku, poznałem w latach 70. jako bardzo młody ministrant podczas jednego z jego pobytów w mojej rodzinnej parafii pod wyzwaniem świętego Andrzeja Boboli w Starosielcach. Od tamtego czasu miałem możliwość przyglądać się, obserwować go i szczególnie poprzez pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę, która miała miejsce zaraz po wstąpieniu do seminarium, mogłem sobie wyrobić już w pewnym sensie zdanie, iż jest biskupem wielkiej pokory, wiary, jednocześnie bardzo uporządkowany w swoim wnętrzu, co w pewnym sensie można powiedzieć promieniowało na wiernych, jak również i na nas, kleryków i kapłanów. Pierwsze spotkanie to właśnie w seminarium duchownym było. Już nie pamiętam, jak w tym roku wtedy byłem, ale były jakieś uroczystości wileńskie. I ksiądz Kisiel został zaproszony do seminarium, żeby coś do kleryków powiedział. No i wtedy takie bardzo pozytywne wrażenie odniosłem przy spotkaniu z tym człowiekiem. Wieść było, że bardzo kochał sprawy te wileńskie, bardzo ciepło mówił o Wilnie. Także to takie bardzo pozytywne spotkanie. Z biskupem Edwardem Kisielem to ja spotkałem się po raz pierwszy przy okazji wizytacji i chyba bierzmowania, ale to nie było moje bierzmowanie. Ja jeszcze byłem wtedy za młody, byłem ministrancikiem takim. Ksiądz biskup przed tabernakulum przyklęka, więc ja nie zdążyłem, bo tak ksiądz biskup wtedy jeszcze był w miarę młodym człowiekiem, szybko wstał i nie rusza dalej. Spojrzał na mnie i mówi, tak jak zwykł mówić, tak tu niech przyklęknie, tak, to święte miejsce. I z tego zapamiętałem. To było takie pierwsze spotkanie. Ksiądz Kisiel, wiadomo, gorliwy duszpasterz, gorliwy kapłan, pierwszy zasiadał w konfesjonale. Czasami uprzedzał nawet księdza Abramowicza, który też bardzo często, już od szóstej obaj spowiadali. To był człowiek raczej taki surowy, rzadko uśmiech gościł na jego obliczu, ale w jego obecności czuło się taką aurę ojcostwa, jak gdyby. To był ojciec surowy, ale ojciec taki miłujący. To był człowiek niezwykle skromny. Zauważyłem, że ten człowiek otacza się młodzieżą. Prowadził chórek taki specjalny, miał świętego Rocha. I z ministrantami się spotykał, z grupami rozmaitej młodzieży spotykał. Taka sala była pod wieżą świętego Rocha, gdzie właściwie ksiądz Kisiel przeważnie tam spotykał się z młodzieżą. A ponieważ ja też miałem swoją młodzież, swoich uczniów, to czy jesteśmy łączyli nasze klasy, czy też nasze grupy łączyli, wyjeżdżaliśmy razem. To były wyjazdy przeważnie w góry, w kierunku Zakopanego, do Witowa. To były bardzo twórcze wyjazdy. Była oczywiście Eucharystia, były konferencje duchowe, była zawsze homilia, ale również były specjalne wykłady. Często dotyczyły spraw ojczyzny, bardzo patriotyczne, czy jakiejś wybranej postaci historycznej, ich zachowań. Po prostu bardzo wychowawcze spotkania, które dużo młodzieży dawały, bardzo dużo dawały.
to był jakby taki wstęp do oazy. Kiedy potem znalazłem się na oazie, to właściwie te elementy spotkałem. Może bardziej rozbudowane, może bardziej oparte o ideę różańca czy tajemnic rumieńcowych, ale to już coś było. To już było jakieś takie zakorzenienie jakiejś takiej pracy gruntownej, pracy od podstaw, gdzie był i wypoczynek, gdzie było łączenie przyjemnego z pożytecznym, że tak można powiedzieć, że to jakoś młodzież pociągało bardzo. Kiedy dowiedział się, oczywiście w tajemnicy, musiał to utrzymać w tajemnicy przez pewien czas, że został, że jest kandydatem na biskupa i administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku, nie chciał tego urzędu przyjąć. Nie chciał tego urzędu przyjąć, po prostu bał się, czuł się niegodny tego, uważał, że nie podoła, a ponieważ nie mógł z nikim podzielić się tymi obawami, to nawet zachorował. Dopiero tam w pewnych okolicznościach jakoś zdecydował się przyjąć tę propozycję. No, koronnym argumentem było, że papieżowi się nie odmawia, prawda? Kiedy już było wiadomo, że właśnie oto on, ksiądz Kisiel, zostaje naszym biskupem, administratorem apostolskim archidiecezji Białymstoku, to przede wszystkim ksiądz Kisiel się rozchorował bardzo. I jakoś tak to wziął sobie do głowy i postanowił zrzec się z tego urzędu. Akurat tak się złożyło, że wtedy byłem na świętego roku. Przyjechałem z Kuli, tam mszę się odprawiałem. No i potem rozmawiałem z księdzem Kisielem, już prawda, po ogłoszeniu, gratulacje i tak dalej. I mówi, że właśnie wyjeżdżam do Warszawy. Za chwilę jadę do Warszawy, do prymasa Pozo. Będę się zrzekał, albo przynajmniej przełożyć konsekrację, bo przecież to jest ponad moje siły. Ale wtedy właśnie tak się zwróciłem z taką przyjacielską prośbą, żeby tego nie robił, że przecież diecezja bardzo się cieszy, że cieszymy się, że taki człowiek, bardzo, bardzo gorliwy duszpasterz, kapłan znany w diecezji i tak dalej, mówi, ja wiem się, że Józefie, że dobrze mi życzysz, ale jednak no, czuję się, że to chyba nie dla mnie. Także to byliśmy tym bardzo zaskoczeni, że tak to przeżywał i pojechał do Warszawy, oczywiście pojechał i swoje wątpliwości przedstawił, ale ksiądz prymas wtedy powiedział, jak się weszło na krzyż, to się z krzyża już nie schodzi. To go przekonało. W liście potem, już po objęciu rządów, po święceniach biskupich, w takim bardzo serdecznym liście do parafian napisał, że biskupstwa nie pragnąłem, przyjmuję to jako krzyż, spełniam wolę Ojca Świętego. Także widać było, że jednak to jest człowiek bardzo skromny, człowiek bardzo podchodzący z wielkim namaszczeniem do swojego obowiązku i wie, co to znaczy być pasterzem Kościoła. Miał ogromne poczucie takiej godności i powagi urzędu, który sprawował. Dlatego też to ciekawe, że często w rozmowach takich oficjalnych i półoficjalnych w cztery oczy, a nawet w większym gronie, zwykł mówić o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Tak biskup mówi, tak, proszę słuchać, tak, bo to teraz biskup mówi. Nie, że ja Edward Kisiel, teraz do was się zwracam, tylko że mówi teraz tak, tu biskup mówi, tak, proszę słuchać, tak, biskup nakazuje. I to było piękne, no, bo czuło się, że no nie we własnym imieniu, tylko w imieniu Kościoła przemawia. Bardzo był związany z seminarium duchownym. Bo głównie go takiego zapamiętałem z tamtego czasu. Regularnie uczestniczył we wszystkich wydarzeniach seminaryjnych, nie tylko tych oficjalnych, na które był zapraszany przez rektora, ale również na tych, na które zapraszali go klerycy. Brał udział, okazywał swoje zainteresowanie, jednocześnie skupienie, swoistego rodzaju taką prostotę połączoną z byciem pasterzem, ojcem, biskupem. To w nim szczególnie mnie gdzieś tam poruszało i też uderzało. Ksiądz biskup w
dbał o kleryków, dbał tak, ja mówię, to była taka męska miłość szorstka. Szorstka, taka męska miłość, dbał o wykształcenie. Prawda? Dbał i wyrazem tego były hospitacje. Ksiądz biskup potrafił pojawić się ni stąd, ni zowąd na wykładzie. Bardzo lubiliśmy, kiedy biskup Kisiel odprawiał msze święte dla nas w kaplicy seminaryjnej. To było wielkie wydarzenie, to było wielkie przeżycie raz w miesiącu. Główny powód, dla których chętnie i czekaliśmy na tę mszę świętą, to był fakt, że wtedy była dobra kolacja. A ksiądz biskup miał zwyczaj przechodzić do refektarza profesorskiego przez refektarz klerycki. I wtedy my dostawaliśmy w ten czwartek wieczorem na kolację dostawaliśmy kiełbasę. I tak ksiądz biskup tak lubił zainteresować się. On tam specjalnie wylewny nie był, ani wymowny, ale tak zaglądał, tak w talerz, tak o, tak, jedzą kiełbasę, a mówią, że w niedostatku żyją, tak, że jedzenie słabe, a kiełbasę jedzą na co dzień. Jego hasło w biskupie zawołanie brzmiało Evangelizare misit me. I to się właśnie ujawniało w jego całej pracy, w jego działalności. Ta ewangelizacja przebiegała na różnych poziomach, różnych etapach, przez nauczanie. W którym przebijała jakby nuta katechetyczna. Właśnie katecheza to jest przede wszystkim pierwsza ewangelizacja. Szczególną wagę przykładał do tej misji nauczania w Kościele. Katecheza była dla niego takim miejscem i przestrzenią, w której bardzo dobrze się odnajdywał i bardzo dobrze realizował to zawołanie chociażby biskupie. W jaki sposób wysyłał biskup Kisiel księży na studia? Trochę inaczej to wyglądało niż dzisiaj. Biskup Kisiel powiedział tak swego czasu. Proszę mi tutaj nie przynosić żadnych podań o studia. Proszę nie przychodzić, nie prosić o studia, nie skamlać. Biskup sam wie najlepiej, kogo na studia wysłać. Byłem najmłodszy spośród studentów z naszej diecezji na Kulu. No, a najmłodszy miał ten przywilej, że był wypędzany zwykle przez starszych do diecezji, do księdza biskupa Kisiela po, co to dużo mówić, no, jeden interes miał student do kury, kiedy był studentem, mianowicie taki, że trzeba było pojechać po pieniądze, bo diecezja finansowała te studia. A tam mrowie księży proboszczów. Nie wiem, akurat to chyba był poniedziałek. Księża proboszczowie mieli rozmaite sprawy. No i biskup konferował coś z księdzem kanclerzem. I mówi, tak, to student, to niech wejdzie. Ja mówię, no ale to księże, biskupie tutaj, księża. Tak, tu student śpieszy się, student musi zdążyć na pociąg. Księża poczekają, mają czas, tam mają swoich zastępców, w parafiach mają wikariuszy, tak, studenta, proszę, tutaj niech student wejdzie, bo student śpieszy się na studia, musi zgłębiać wiedzę. No więc ja wszedłem i to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale biskup Kisiel sterował diecezją, że tak powiem, ręcznie, prawda? To było ręczne sterowanie. Ile potrzeba? 1 000 000 zł, czyli dzisiaj 100 zł. No więc mówię, że tak miesiąc to jest 1 000 000, nas jest 3, to 3 000 000, to 3 000 000 zł. Tak tu, no ale ksiądz nie będzie jechał za tydzień, za miesiąc znowu po pieniądze, tak? Na 3 miesiące, to ile to będzie? No to tak szybko policzyliśmy na palcach, trochę w głowie, że to będzie 9 000 000. No aha, no to dobrze, to ja już słyszę w swojej głowie, że zaraz biskup powie, no to proszę iść tam do księdza kanclerza czy do księdza notariusza i ksiądz notariusz wypłaci. Nie było jeszcze wtedy w decyzji ekonoma. Więc czekam na to, że mnie ksiądz biskup odprawi, a tymczasem ksiądz biskup, trudno to sobie wyobrazić, wyjmuje portfel tutaj z kieszeni sutanny, taki portfel, otwiera i tak, ile tam było tych ile tam było tych pieniędzy, żeśmy tutaj ustalili? No ja mówię 9 000 000.
no to na dzisiejsze pieniądze to 900 zł. I tak wyjmuję. Milion, niech ksiądz liczy, bo tak, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dzień 31 maja 1992 roku to święcenia kapłańskie, a ponieważ wśród 12 kandydatów do kapłaństwa diakonów, którzy przystąpili tamtego dnia do święceń, byłem z racji na swoje nazwisko jako ostatni, to można w pewnym sensie powiedzieć, że jestem tym kapłanem, na którego arcybiskup Edward Kisiel po raz ostatni nałożył swoje czcigodne ręce i przez to zostałem włączony do Chrystusowego kapłaństwa. Myślę, że mogę powiedzieć, że był to dzień szczególny, jak w życiu każdego kapłana, a świadomość z perspektywy minionych 26 lat pokazuje, że jego posługa pasterska, jego związek i miłość do nas kapłanów wydaje również piękne owoce w moim życiu kapłaństwa. Lekarze zdradzili taką tajemnicę, że prosił, żebyś nie dała żadnych środków zniszczeniających, że chociaż cierpiał bardzo ogromny ból cierpiał. Lekarze tak udawali, że nie tego mówią, ale my swoje wiemy. Czyli lekarze mimo tej prośby księdza biskupa jednak wiedzieli, co trzeba zrobić, że trzeba w cierpieniu ulżyć. Te słowa, które przywołujemy bardzo często, również my jako kapłani, w różnym kontekście naszej formacji kapłańskiej, z końca jego życia, z ostatniego czasu, z testamentu, z czasu też cierpienia, mówią o jego głębokiej wierze, o jego głębokiej miłości. On kochał Kościół i kochał kapłanów. I myślę, że one świadczą przede wszystkim o tym ofiarowanie swojego cierpienia za kapłanów, abyśmy byli święci, za archidiecezję, aby też dążyła tą drogą. Koronuje, wieńczy w pewnym sensie cały jego wysiłek głoszenia Ewangelii w swoim życiu. Kiedy czuję się jakiś taki, no, że nie dorastam do pewnych zadań, że mi tak, no, cóż ja jestem, a wtedy wspominam tego biskupa, który wszak udzielił mi wszystkich posług i święceń. Ten przykład umacnia.